Witajcie, moi mili. Siemaneczko, z tej strony The Farbers, czyli Mafia Starnogrodu, a ze mną dzisiaj jest Krzysiek. Pochwalony, pochwalony. I w sumie tylko, on więcej ludzi na tą mapę nie ma sensu ściągać. Dzisiaj pierwszy w sumie nasz odcinek, jak wyjdzie to ja nie wiem, zawsze pierwsze kłoty za płoty najgorsze. Co od nas? Ja mam na imię Marian, tak, imię to wiem, wybrali mi rodzice, super, no ale przywykłem już do tego, mówią na mnie Maniek, także bardzo się to w oczy nie rzuca. Mapa Bolusiowa V1, autorstwa Mafii Solca, dokładnie Bolka, który przełożył ją w sumie tylko z LS-a 13, wersja V1, mapa sentymentalna, gramy w sumie od początku jej istnienia, czyli od LS-a 11. Krótko o naszej farmie. Farma liczy plus minus 25-30 hektarów, ale nastawiona jest tak bardziej pod zboża i pod krowy. Co więcej, bolusiowe, przedstawić maszyny pokrótce trzeba. Brony wiadomo, z oponami do ciążenia musi być, kosiarka, łęciny w kartoflach. Kartofle też trzeba coś, z czego sieść do obiadu, zawsze w niedzielę do schabowego, dobra rzecz. Sadzarka musi być, nie ma innej opcji. Zetor 77-45, moc 68 koni, tur obowiązkowo, gówna się nie ładuje teraz już widłami. Rozsiewacz nawozu, zasięg rzutu chyba 25 metrów przy maksymalnych obrotach. Dalej, no dotacje ostatnio przyszły, kupiliśmy agregat, w sumie to graber. No stare pługi pasuje wymienić, ale to w najbliższym czasie. Jak już zdążyliście zauważyć, także mamy header, czyli musi być i bizon. 58, ostatnie żniwa bezawaryjne, super sprzęt. Dalej, opryskiwacz, biracki, polska moc, pryskamy wszystko co się da, żeby tylko nam nie zeżarło jakieś robactwo, pies go wie co. Myśl techniczna niemiecka, cudo techniki, Niemiec po akach sprzedawał, czyli kombaj ziemniaczany marki Forsheet. No a nasze areały w sam raz wystarcza, jeszcze się po sąsiadach obskoczy. A, bym zapomniał. Prasa, jak to wiadomo, czymś trzeba dla krów zbić belę, siano kiszonkę i tak dalej. Nowy nabytek z ostatniej dotacji, Zetor Fortera, 140 kuców. Tak, jak najbardziej. Jak się popieści, to i się zmieści więcej pod maską, ale nie ma potrzeby. Nabytek, tutaj nasza skrabieleczka. I tu nasze zwierzątka, czyli po lewej Robercik, tu przede mną, czy jak mu było? Gucio i Jadzia. Tu kosiarka, krowę trzeba czymś, czy krowy trzeba czymś nakarmić. Daj tu zbliżenie. Gdzie? No na opony, patrz, niech zobaczą, że jeszcze oryginalne Michelinki. No prosto jak? Z salonu. Innej opcji nie ma, gdzie mi z tym. Wiele sezonówki, w zimie też dają radę. Tak, header do bizona, no i pająk do przetrząsania. Lecimy za stodołę, tam reszta wyniku. Ja ci tutaj, Marianku, na chwilę przerwę, albowiem chciałbym opowiedzieć wam o... ogólnie... rzecz biorąc, o krowach. Krowy, z racji, że mamy krowy, są to zwierzęta, które przeżuwają, dostaliśmy ogólnie na dotację, na rozwój, na rozwój gospodarstwa pod względem hodowli bydła. Na mleko. Także możecie zauważyć. Niewdzięczna robota, mleko tnął, ile tylko się dają, na szczęście kwot nakupionych mam, także się w limitach mieszczę. Tak, dlatego możecie zauważyć, że właśnie te maszyny związane z hodowlą bydła, no mlecznego, są po prostu nowsze. Chociaż nie wszystkie, no ale... Tak. Tutaj oczom ukazała się wam moja jakże zacna, ale zacna to, żeż powiem, mój ulubiony traktor na tym gospodarstwie i tylko ja nim jeżdżę, bo Marian się boi. No hamulców nie ma. Moja 40, pokrótce powiem wam tak. No wiadomo, 40 raczej każdy zna. Nie no wiem, ja bym nie powiedział, powiem. Prędzej 60 znają, Krzysztof. Nie wiem, czy dobrze powiem, ale chyba to jest protoplasta 60. Bo wiadomo, była 40, 55, 60. No bo oczywiście były wersje eksportowe. No ale dobra, ja nie przedłużam. Marianku, oddaję ci głos. Dobra, do 60, jak już się domyślacie, pewnie dzisiaj sianie robimy, czyli musi być siewnik, Unia Poznania. 40. No. Słucham? 40. Kurde, ja zawsze będę mówił na to 60, bo to chodzi podobnie. Unia Poznaniak nowej wersji i tu dalej do krów. Wiadomo, dotacje na krowy, czyli przyczepa samozbierająca do bel, które miałem już wiosłować, nie daje rady, bo mi nawet pompa zaczyna pomału siadać, w zetorze trzeba będzie wymieniać. Dalej, szambiarka, czy tam wóz asenizacyjny, jak to woli. Rozrzutnik, wiadomo, gówno musi być, jak krowy są. Dalej, dwie przyczepy, w sumie wystarczają.
końcówki do tura to HW 80, 11, pojemność, no jak da się popieści, to 11 ton zmieści. Tutaj standardowa przyczepa każdego polskiego gospodarstwa, czyli D47. Czy Tak. nawalisz 20 ton, czy 30, to i tak pojedzie, rama się nie zawali. No to wiadomo. Potwierdzone info, mam taką przyczepę. To Działa. wiadomo, bele, słoma musi być, siano bierze po drodze, będziemy robić sianokosy, kiszonka oczywiście. No i Krzyśka ulubiona zabawka, czyli podścielacz dla krów. Na Pakujesz belkę, skurwiatek nie musisz zapisać. gasłować. Ojej, Widłami. przepraszam. Dobra, mamy tutaj paszowóz, czy karmidło, jak to woli. Krowy muszą coś jeść, a najlepiej taka pasza mieszana, plus prefiksy, nie prefiksy i wszystko idzie zrobić. I lepsze mleko. Krowy sztuk na obecny moment 30. Nie wiem, gdzie ja tu stodołę jeszcze postawię, chyba będę musiał pole zużyć. No, ale może powiększymy hodowlę. Rasy krów. Standardowe, czarno-białe. No i teraz te olsztynki, czy nie wiem, jak to tam się dokładnie zwie, te wysokomleczne. Olsztyny, Tak? olsztyńska krowa. Oj, nie wiem. Nasz wehikuł tajemny, czyli Don, nasza sieczkarnia, na złomie Zasi. znalezione, silnik wstawiony, działa, to niech działa. No i wiadomo, są krowy, jest gnojówka, jest szambo. Tak, No to... silnik mamy z Kamaza. Tak. Jaś tam, nie wiem, Krzysiek wynyca po swoim fachu. Tak, albowiem mówimy o fachu. Wiadomo, obaj się uczymy jeszcze. Ale można nas tak podzielić. Marian jest rolnikiem. To jest jego gospodarstwo. Ja tu tylko pomagam. Za murzyna robi za paczkę bananów. Tak. A ja jestem, jakby to powiedzieć, z zamiłowania. I także planuję być już za niedługo kierowcą auta ciężarowego. Tak jak mój wujek i tato. Dobra, nie przedłużamy. Jedziemy w pole. Jak to mamy dalsze info po programie. I lecimy. O! I ten zabójczy dźwięk. I No ej, jęcząca to tam skrzynia. wspomnij. Jak on wyjeżdża z domu, jestem na końcu pola, stoję, to go słyszę. Nawet mi zetora zagłusza. No, Marianku, jedź. Moment, muszę go rozgrzać. Skoro Marian rozgrzewa zetora, prowadzę takie swoje dygresje, że tak powiem. Chciałbym was, moi drodzy widzowie, może przyszli widzowie, no bo wiadomo, to jest dopiero nasz pierwszy odcinek, prosić was o jakieś wskazówki w komentarzach, jakieś rady, wiadomo, krytykę, zniesiemy wszystko. Ale o jakieś drobne rady takie w związku z nagrywaniem, może ktoś jest starszy stażem. Wiadomo, Bóg wie, jakich komputerów nie mamy. Także jakość powalająca bardzo nie jest. No, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jak to mówi polskie przysłowie. Marian na wakacjach planuje zakup lepszego sprzętu, także powinno być fajnie. Jeżeli się uda, to będzie jakaś może i7 z GTX-em 880, 860, także już będzie na czym pracować. Powiem tak, nagrywanie jeszcze idzie, gorzej z renderowaniem. Bo wtedy to odkurzacz się włącza, nie wiadomo skąd. O, już, i ten dożyna te 40. Dziwicie się, czego ja ty wiesić nie chcę. Komin dziurawy, to wszędzie to słychać. Nie, mam poduszkę. Wiem, słyszałeś, Marianno, że moje dialogi teraz? Nie, a co? A, to dobrze, bo nie chciałbym zakłócać nagrania, a tato był mi tutaj. Nie ma sprawy, to się wytnie, jak to mówią. A i tak się potem nie wycina. Pozostaje wszystko. Marian 100% naturalny. No zawsze ja, tak jak składaliśmy, pamiętam, z chłopakami filmik z zawodów jakiś. To się wytnie, a potem w najlepszym momencie filmu było. Tak. Ale tak się zapytam, co ty tam, Krzysztof, siejesz? Pszeniczka, O, pszeniczka. ja bym pszenicy. Nie chcę znaczniki rozłożyć, ale nie lubię się tym bawić. Mój dobry kierowca nie potrzebuje pomocy. O, ja trochę za daleko wjechałem sobie. A propos, miałem ostatnio taki przypadek. Jadąc sobie oczywiście na platformie Eurotrucka do Grecji, do miejscowości Larissa. Jeżeli was to interesuje, może opowiem pokrótce o moim zestawie, jakim jeżdżę.
Jest to DAF XF 510 koni, utrzymany w stylu holenderskim, skłonny czerę AU. No ale dobra, wracając do mojej opowieści. Miałem rozładunek na... No, miałem napisane w terminalu. Zajeżdżam w supermarket. I dosyć ciężko było cofnąć, ponieważ musiałem cofać, i to naprawdę, to musiałem cofać z głównej szosy, ponieważ na parkingu nie mogłem zawrócić. Tak było nastawiane osobówek. I powiem wam tak pokrótce, z racji tego, iż mój tato często mnie zabiera w trasy. Rzeczywiście tak jest. Ja nie mówię, że wszyscy, ale są kierowcy osobówek, którzy nagminnie usiłują wyprzedzić ciężarówkę. No i na przykład jedziemy sobie przez taką miasto, już raczej, jak w województwie lubelskim, które nazywa się Ryk. Tam mieliśmy taki przypadek, jadąc sobie ciężarówką, w Rykach jest fotorada. Wyprzedził nas, jak dobrze pamiętam, Volkskurta. Taki fajny nawet, powiem wam. Nie jestem szczególnie jakimś fanem golfu, ale to taki robił fajny. I wyprzedził nas. Tu fajnie się wszystko śpieszy. Zobaczył tabliczkę, że jest taki radar. But 30. No, mojemu tacie też krew zagotowała. Drodzy widzowie, apeluję do was, jako miłośnik tych ciężarówek, o rozważną jazdę. To nie jest tak, że kierowca ciężarówki uważa, że duży może więcej. Wiadomo, wszędzie są wyjątki. Ale tolerujmy jedni drugi. Naprawdę. Po co hamować ciężarówkę, która ma 24 tony ładunku? 24 tony ładunku. I to naprawdę nie jest prosto rozbujać z powrotem do tych 90. I nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że ciężarówka jedzie szybciej niż 90. Wszystkie auta ciężarowe w Unii Europejskiej są blokowane do 90 km na godzinę. Pomyślcie sobie, co by to było, gdyby taka masa, bo tam sam ładunek waży 24 tony. To jest maksimum dostępnego ładunku, jak można załadować. Takie są w Polsce przepisy. No, zatrzymajcie taką masę. Także apeluję jeszcze raz. Nie chcę robić z tego jakiejś tam kłótni czy coś, bo wiadomo, pod takimi postami zaraz jest wojna osobówki ciężarówki, ale tolerujmy jedni drugi. Będzie wszystko fajnie, nikt nie będzie się denerwował i świat będzie tu ktoś. Opieram, ja tak mówię tam gdzieś, o, że leci stówkę i cię uprzedza, jak się z górki rozbuja, no to i wyprzedzi, no sorry. Znaczy, Marian z górki, to działa tak, że blokada zaraz cię cofa do pierwotnej prędkości 90. To też, nie myślcie sobie, że to jest lekka praca. Mój tato jak jeździ. Mój tato jeździ w firmie międzynarodowej. I tak jest, no teraz jest w domu. Ale tak jak tato wyjeżdża pierwszego, to wraca, prawdę mówiąc, 30 dopiero. Nieraz go nie ma 3-4 tygodnie, nieraz go nie ma 6 tygodni. I to nie jest wcale takie miłe, no ale cóż, on to lubi, ja też to lubię, ale takie, że tak powiem, taki dyskomfort zawodowy. Tak to mówią, kto woli, ale co kto woli. Przyjeżdża tylko na 2 tygodnie do domu. Dobra, pomogę ci, bo my tego do jutra nie posiejemy chociaż. No, Mariano, Mariano. Teraz tam się na antenie kończy, a my nic nie zrobione prawie mamy. No, to już są uroki symulatora farmy Mariano. Tutaj są odcinki, że tak powiem, dużo dłuższe. Chociażby, nie wiem, czy oglądałeś odcinek Wójta Bohuna, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Wzajemnie pozdrowienia dla wujcia. Wujcio, zawsze oglądany, wszystko co wychodzi. Tak. My tu stali oglądacie, nie wiem. Nie wiem jak to opisać.
I właśnie on nagrywał też właśnie filmiki z LS-a 15 nagrywa. I właśnie on w którymś odcinku mówił, że on sobie. Wracamy do was oto po takim krótkim przerywniku, że tak powiem. Mam nadzieję, że muzyka się podobała. No po prostu przyspieszyliśmy troszkę naszą pracę, że tak powiem. Marian, może jakiś temat fajny zarzucisz, jakieś ciekawostki, coś tego. Czy wiesz, że z cyklu? No na przykład. Powiem ci tak, jakby to było w poniedziałek po południu, to bym coś wymyślił, ale w niedzielę wieczorem to mój mózg jeszcze nie pracuje. Aha, czyli Marian jeszcze po wczorajszym. No dobra, nie będę się w to zagłębiał. Ja po wczorajszym montażu filmu tego filmu to ja mam mózg wyprany, stary. A to była głupsza. Ja się czuję, jakby ktoś, nie wiem, 2 lata wyłączył w trybie nagłym. Manie, jak ja tutaj dorównam, to pójdę tak połówko, a ty to zgarniesz. Dobra, to ja to bierę zaraz na warsztat. O. Nie, trzeba tu dokładnie, bo tu jak się Żydy porobią, to potem będzie mniej zboża. O właśnie, właśnie. Moja, jakże zaczyna 40, wesoła sobie tylko. No, to będziemy mieli, nie? Także Marianie, siejemy gdzieś dalej pszenicę, czy jechać do domu wymienić ziarno? W sumie można by było wymienić. Ale czekaj, to jak już lecimy za kupą, to siejemy pszenicę po kolei. Tak. Tylko nie wiem jeszcze na którym kawałku. Nie będziemy się bawić. O, kulturalnie posiadę. Dobra, to jest... Nie, na dro... A. Dobra, jedź. A, gdzie po zbożu jeździ, no? Oj, tam. Czekaj, tu był ten, to na razie ten. O, ja przepraszam, ale ja troszkę choruję. No. Natomiast go dziewczyna wygrzać, to go w dupie ma. No wiesz co. Wiesz pan co? Co tam? Ja się biorę za ten wypizdek. No. A ty tam za tym, za domem, co kartofle ty wywożysz. Aha, i tam też pszenica? Tak. Dobra. Tam też pszenica. Mam nadzieję, że ryk mojego Porsche aż tak bardzo ci nie przeszkadza. Przyzwyczaiłem się przez tyle, co już gramy na tej mapie. A to już w sumie 2 tygodnie będzie, może lepiej. Pierwsze rozkminy grube były. To tylko nic nie było, ciebie nie było słychać, tylko to twoje całe Porsche. Tak, ale będzie trzeba coś z tym zrobić.
w najbliższym czasie. Ja liczę, że ty to, że się w końcu tego pozbędziesz i może zastosujesz jakiś chociaż C363P. Wiesz co, chodzi mi po głowie Ferdynand 250. A, tylko tak, pierwsze to, żeby jakiś sensowny sprzęcior wyszedł. Tak. Mam, znaczy mam. Może nie wiem, czy zaobserwowaliście to, ale bazujemy głównie na modpaku mapy Solec. Jak na razie nie wiem, czy niektórzy wezmą nam to za złe, czy może nie, ale powiem wam tak. Jak na dzień dzisiejszy lepszych modów nie znaleźliśmy. No jakby chcieć szukać, to by znalazł, no ale jak to mówią, co nie znajdziesz, to... Ja już się nauczyłem do niejednej gry mody robić. Ale już do kolejnej to mi się trochę nie chce. Za dużo czasu człowiek nie ma, szkoła to wszystko. Tak, my z Marianem to... Jeżeli kogoś to interesuje, mamy własną VS-kę w Eurotracku. Nazywa się Ice Trans. Zapraszamy. Gdyby kogoś interesowała jazda u nas, chętnie zapraszamy. Znajdziecie nas na Facebooku pod nazwą Ice Trans. Spokojnie, linki do wszystkiego będą w opisie. Tak, zapraszamy. Może ktoś będzie chętny. Jesteśmy skorzy do rozmowy. Właśnie, dobra posadka, dobre auto. No, na dzień dzisiejszy mamy wolnego, jednego mana TGA. W przyszłości może jakieś nowsze auta, I za niedługo mają przyjść do nas Mercedesy, jak proszę. Czwórki. Tego, co może mi się uda taniej wynegocjować, to ściągnę najnowszej emisji spalin Euro 6. Ekologia, u mnie na bramkach się zabuli. No niestety żyjemy w Unii Europejskiej. Aj. Nie mówię, że Unia jest zła. Unia ma, że tak powiem, dobre pomysły, ale gorzej z wykonaniem. Tak. Pomysły to może nie są takie głupie, tylko jakby to opisać sensownie... Ich zapis i kruczki prawne są po prostu za bardzo zagmatwane dla zwykłego człowieka. I zawsze znajdą pretekst, żeby się do czegoś przyczepić. To jest... No niby Unia dobrze. Dają dotacje na rolnictwo, dają na wszystko, a więcej wyciągną z nas jak dadzą w sumie. A że tak powiem, bo ja tak jak mój tata to mówi, że jesteśmy hobbystycznie plantatorami porzeczki. Mamy 4,5 hektara porzeczki. No i właśnie chciałbym przytoczyć działania Unii Europejskiej. W tamtym roku ludzie w punkcie skupu zabijali się wręcz o skrzynki. O skrzynki, o różne takie rzeczy. No to nie skrzynki, no bo z kistenami nie było takiego problemu. Ale o skrzynki to się ludzie bili. I teraz jest jeszcze takie pytanie. Kto stoi za tą winą? Czy prezesi firmy, w której zdajemy owoce, czy może ktoś wyżej nad nimi postawia. No ale nie mieszajmy, znaczy nie mieszajmy, nie zagłębiajmy się aż tak bardzo w politykę. Wniosek nasuwa się jeden. Od 5 po południu do starej. Bo wróciłem do domu o 5 nad ranem dnia następnego. Dobra, wróciłem, chwila przerwy była. Drobne sprawy na telefonie trzeba było ogarnąć. Tak, my tu zasiewamy z Marianem, zasiewamy. Tak. Praca w reje. Aż mi się przypomniało dzieciństwo, jak mój tato... Jeszcze wtedy mieliśmy Ursusa C360. A ja z mamą na byłem. Jeździłem, mieliśmy takiego Opla Astra z przyczepką i ziarna były. No, fajne były czasy. Mój dziadek na siewniku. Aj weź, u mnie to jest zawsze, jak się sianie zaczyna, to jest tylko jeżdżenie. Jeden ciągnik, zanim tu weźmiesz te zboże na niego, zapakujesz. No tak, jeden kurs ze zbożem z buku. Drugi kurs, siebie. Trzeci kurs, nawozy. Czwarty kurs, rolowanie. Piąty kurs, ciągnięcie przyczepy. I tak u mnie w sumie sianie wygląda.
A u mnie teraz troszkę inaczej, bo wiadomo, tata sobie weźmie Ferdynanda z silnikiem, ja sobie wezmę Mercedesa. No i wiadomo, ja Mercedes tym roku ziarno, a tata się. Chociaż powtórzę fakt, że u mnie rolnictwem zajmujemy się hobbystycznie. Głównie pracujemy na tym, że tato jeździ ciężarówką. U mnie to jest tak szczerze powiedziawszy pół na pół, bo rolnictwo to jest tak w sumie hobbystycznie, a uprawa owoców miękkich typu malina, truskawka, no to tak już na poważnie. No i tak jak wakacje wyglądają. Wstaje się rano, idzie się w pole, żeby zarobić na chleb. No i podczas gdy Marian siedzi w polu, ja przemierzam drogi. Marian, któż to tam był? Moja miłość. Play zawsze kocha. Właśnie. Znam ten ból. Też miałem kiedyś taki coś. No, dzwoni telefon. I czy dzwoni? Sygnał wiadomości. Myślę, może w końcu ktoś się odezwał. Patrzę Play. Pan standardowy. No to właśnie. Ileż my tam, Marian, już mamy czasu nagrań? A z pół godziny to już będzie. No z pół godzinki już będzie. To co, przedłużamy coś? No wiesz, się nie ma co kombinować, kończymy pole i na dzisiaj będzie tyle. Tak, i dziękujemy wam, znaczy no dobra, jeszcze wam nie dziękujemy. To się jeszcze pogada, to jest czas, jak ja to mówię, ja ustalam czas zawsze na buforze bezpieczeństwa. Tak, zahaczyłem jeszcze o Marianna, no mam nadzieję, że nic mu się tam tak wielkiego nie stało. Stopki to już się przyspawa, to nie ma problemu. Tak. Z racji tego, że ja jestem troszkę chory, to oczywiście jak będę czuł się na siłach, nie wiem, może nagramy jeszcze jakieś odcinki, no to się okaże, wszystko w trakcie. Także, moi mili. Jedziemy teraz jeszcze na farmę, odstawiamy nasze sprzęty. Oczywiście pojedziemy sobie przez miedzę, albowiem to jest nasze pole, także można. I ogłoszę wam coś na pokrótce, gdy będziemy już w domu. A na pokrótce dosyć szybko zajechaliśmy. No, także ja zostawię to na razie tu, wezmę rozsiewać jeszcze skipnę, szybko nawóz posieję. A Maria nas zostawia, a ja zaparkuję swoją 40 razem z rozsiewnikiem, nie będę rozpinał tego. W garażu. Wszystkich nie na wozu dam, niech rosną sobie, pszenica sobie rośnie. I pościsz to. No i tak. Siewnik zasięg wyrzutu ma i to grom. Marian zamknął zetora. Nie wejdę. Nieupoważnionym wstęp zbroniony. Bo na twojej farmie więcej koło mojej 40 nie powstanie. Oj tam. To tak, może podczas gdy Marian jest skupiony na jeździe, może ja wam coś opowiadam, może zdradzę jakieś tam tajemnice. No ale dobra. Na przykład bardzo możliwe. Z nim to nigdy tak nic nie wiadomo do końca, ale jest możliwość, że w niektórych odcinkach będzie z nami jeszcze ktoś. No powiem wam, nie będę już tam. Będzie to możliwe, z podkreśleniem na możliwe, nasz przyjaciel Dawid. No, Dawid wam się pokrótce przedstawi, jeżeli zechce z nami nagrywać. Rozmawialiśmy z nim na ten temat, tak, ale jakoś tak coś nie przemawiało to za bardzo do niego. Mam nadzieję, że się zgodzi. Skończyłeś na tym, że wylądował na turnieju jakimś, jak zawsze w sumie. Tak. To cóż, Mario. Żegnamy się. Tutaj jeszcze nasz piękny kozucik, demon piekielny, którego się obawiam. No to co, jakbyście mieli jakieś uwagi,
jakieś uwagi, propozycje może o na Cokolwiek, nie wiem, propozycje. jakieś coś może jakieś ciekawe mody do zastosowania, ewentualnie do wymiany tej 40, która mnie już tym dźwiękiem swoim rano dobija, jak on już się zaczyna tłuc. Mówię mu o 6, to przyjdzie o 5 i się tłucze. Nie. Wiecie co zróbcie? Znajdźcie coś podobnego do tej 40, tyle, ale że cichsze. Nie, głośniejsze. Jak ktoś znajdzie. O, powiem wam tak. Nagrodą będzie występ w jednym z naszych odcinków. O, to będzie dobre. No i ewentualnie możecie coś za Zetora znaleźć, tylko takiego w miarę zwrotnego i podobnej mocy. Tak, i no takie do 70 koni. I powiem wam tak, 70-80. No. I potrzebny nam jest sturem. Sturem z ładowaczem. No, tam z tura, tura to się wypnie z tego, bo szkoda go sprzedawać. Dobry tur jest. Tak, trzeba, tak. Tylko pompa już siada. No to także, co? Także tym małym, jak powiem, konkursikiem na najlepszą modyfikację, która nam się najbardziej spodoba, kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Na razie. Mafia Tarnogród.